okazji Dnia Matki w ramach wydarzenia z cyklu Niecodzienna Kobieta, inspirujące spotkania przy kawie w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż niezwykłej wystawy fotografii autorstwa Marii Tymińskiej. Serię artystycznych zdjęć zatytułowano Dałaś mi życie, mamo, kochaj mnie. Jak co miesiąc jest nam bardzo miło, że możemy się spotkać. Znowu możemy coś wartościowego Wam przekazać. Jest nam niezmiernie miło, a dzisiaj tym bardziej, bo świętujemy Dzień Mamy. Także cieszymy się, że córki i mamy są z nami, a jeżeli nie są, to na pewno w każdym serduchu też. I dzisiaj dosyć nietypowo, bo rozpoczniemy wernisażem, gdzie będzie można właśnie podziwiać przepiękne zdjęcia mówiące o macierzyństwie. Dosyć to jednak trudny kawałek chleba, ale i też ogromnie wdzięczny i wspaniały. Bardzo mi miło Państwa powitać i niezwykły dzień, taki trochę falstart przed Dniem Matki, ale to ze względu na to, że dzisiaj mamy piątek, sobota, niedziela, zostawiamy już naszym dzieciom i naszym mamom. Tym bardziej miło mi Państwa powitać i mam nadzieję, że dotrze do nas osoba, która nazywa się starym fotografem. Starym fotografem, ponieważ fotografuje niekoniecznie w najnowszych technikach i potrafi dojrzeć między okiem a obiektywem to, co większość z nas być może nie uważa za szczególnie piękne. O, jest! Jest stary fotograf! Witamy serdecznie! Witamy serdecznie naszą... Pani Mario, zapraszamy Panią tutaj, tak. To tyle osób chce rozmawiać o starej fotografii, ze starym fotografem. No, jestem wzruszona. Pani Mario, cieszymy się. Cieszymy się, że Pani do nas dotarła. I ja jestem pierwszy raz w tak pięknym miejscu. Ja po prostu nie wiedziałam, gdzie wejść. Ale jeżeli trafiłam, no to... To pozwólcie, że ochłonę. Naprawdę chcecie rozmawiać o starych fotografiach? Nie tylko, Pani Mario. Proszę Państwa, przed Państwem Maria Tymińska, artysta, fotograf, doktor nauk ekonomicznych. Oczywiście nauczyciel akademicki i niezwykła osoba, która, tak jak już powiedziałam na początku, potrafi znaleźć to coś między okiem a obiektywem. Mało tego, potrafi się tym dzielić w sposób imponujący i bardzo charakterystyczny dla niej. To, co większość z nas czasami przechodzi obojętnie, nie zauważa piękna, Pani Maria potrafi wydobyć i pokazać światu dziennemu, a oprócz tego potrafi zachować niesamowite uczucia, relacje w fotografii i zwłaszcza w fotografii monochromatycznej, czarno-białej, co nie jest oczywiście bardzo łatwe. Pani Mario, jesteśmy dumni z tego, że w naszej galerii możemy gościć Pani wystawę i chciałabym zapytać, czym Pani się inspiruje? Dlaczego takie tematy? Dlaczego te właśnie emocje? Dlaczego fotografia czarno-biała? Proszę nam coś powiedzieć o sobie. Jestem wzruszona, że tyle pań zdecydowało, mimo tej zawieruchy za oknem, przyjść i jednak spotkać się z tą fotografią. Właśnie słyszę, że tutaj jest ta akcja niecodziennej kobiety. To jest imponujące, to jest piękne. Brakuje słów, żeby wyrazić uznanie dla pań. I jest mi podwójnie wobec tego miło, z tego powodu, że nie wiem, czy akurat fotografie panie interesują, ale jeżeli tak, to fenomenalnie. Bo świat fotografii jest rzeczywiście pięknym światem. To jest oczywiście dziedzina sztuki, chociaż jesteśmy świadkami czegoś innego. Dzisiaj fotografia jest tak oczywista jak oddychanie. Więc nie wiem, czy zaskoczę Państwa, czy zainteresuję Państwa trochę innym podejściem do fotografii, niż tylko tak oczywistym jak oddychanie. Bo właściwie nie wiem, czy wiecie, ale tak słyszałam, że każdy z nas się rodzi fotografem. Tylko nie każdy fotografem zostaje.
To tak słyszałam. Więc jeżeli tak, no to może warto chwilę zastanowić się, co się dzieje z tą fotografią, bo proszę zauważyć, stary fotograf to tak wygląda. Zgadza się pani? To tak wygląda stary fotograf i ja dlatego pozwalam sobie również tak wyglądać. Lubicie oglądać stare fotografie? A zastanówcie się dlaczego. Dlaczego? 1-0. Dzisiaj nawet zawód fotografa, tego starego, zaniknął. Nie ma zawodu fotografa. Są zajęcia, czynności fotograficzne. Przestrzeń, nasza przestrzeń publiczna zalewana jest milionami, no nie chciałabym nawet powiedzieć zdjęć, fotek. Dosłownie. Dokumentuje się coraz bardziej banalne czynności, coraz bardziej banalne obrazki, ale się fotografuje. Te czynności banalne i to zjawisko, którego jesteśmy świadkami, każdy z nas mając w kieszeni urządzenie, które rejestruje obraz, no nazywa się fotografem. Ale to powoduje konsekwencje. Nie chciałabym oceniać, jakiego rodzaju konsekwencje, ale tak popularne podejście do fotografii, do rejestrowania obrazów, daje poczucie, że właściwie wszyscy jesteśmy tacy sami. No bo proszę zobaczyć, co się fotografuje, co się pokazuje. Wystarczy wgooglać cokolwiek i widzimy miliony zdjęć, jeśli nie takich samych, to bardzo podobnych. Wobec tego, jak ja się zaczęłam wśród znajomych niefotografów zastanawiać nad kolejnymi tematami do fotografii, to mi powiedziano, Maryla, ty chyba zgłupiałaś. Przecież już wszystko jest sfotografowane. Co ty chcesz jeszcze fotografować? No coś ciekawego. No a co jest ciekawe? Zobacz, zajrzyj do statystyk. No to zajrzyjcie i zobaczcie, ile lajków, jakie zdjęcia mają. Najwięcej lajków ma pewien standard fotografii. Biała bluzka albo koszula, mokre sutki i pupa do połowy przykryta, do połowy odkryta. Najwięcej lajków. Maryla, no to co ty chcesz fotografować? Masz tematy. No wydawałoby się pozornie, że tak. No po co się bawić w wyszukiwanie tematów, kiedy najbardziej podobają się właśnie tego typu zdjęcia. Szanowni Państwo, a co byście powiedzieli, czy powiedziały dziewczyny? No jest pan. Co byście Państwo powiedzieli na trochę inne spojrzenie na fotografię? Nawet nie chodzi o temat. Chciałabym tutaj, bardzo lubię przytaczać taką pewną myśl Alberta Einsteina. Znacie? No, mamy wspólnych znajomych, mogę się powołać na niego. Albert Einstein sformułował bardzo trafnie. Wiele on ma takich myśli, ale ta jedna, która przychodzi mi właśnie w kontekście naszego dzisiejszego spotkania do głowy, prawie dosłownie zacytuję, chociaż na pewno to nie będzie dosłownie. To, co nas otacza w życiu, bo żyjemy w pewnych środowiskach, węższych, szerszych, globalnych. Nieważne. To, co nas otacza, możemy przeżyć z dwóch perspektyw, na dwa sposoby. I Einstein to określił mocno i jednoznacznie. Pierwszy sposób, możemy patrzeć na wszystko, co nas otacza dookoła, jako na coś bardzo oczywistego. Niegodnego w ogóle uwagi, żeby poświęcać temu czas. Róża? No co to jest róża? To kwiat, normalny kwiat. Na czym ty się będziesz zastanawiać? To jest tylko róża. Kot? A idź, wredne zwierzę, nasikało mi w buty ostatnio. To co, ty będziesz kotem się przejmować? Babcia 90 lat? No dobrze, przeżyła 90 lat, fajnie zrobiła swoje i cieszmy się, że przeżyła 90 lat. Nad czym się tu rozczulać? To jest jeden sposób według Alberta Einsteina. Natomiast druga perspektywa jest zupełnie inna. Patrzeć na to, co nas otacza,
w kategoriach cudu. Jakby wszystko było cudem. Róża, no tak przytoczona przeze mnie, o tak w tej chwili, bo tam stoją róże, to mi to przyszło do głowy. Róża o 5 rano w kroplach rosy. To jest dopiero obraz. Kot? Ten, akurat mam kota, więc przychodzi mi na myśl kot. Jakie on wysyła sygnały do mnie. Jak on rozumie po swojemu, ale odczuje, co ja do niego mówię, co ja z nim chcę w danym momencie począć. Zachód słońca? No, stwórca postarał się, żeby zachód słońca był piękny. Zachwyćmy się tym zachodem słońca. Dlaczego ono jest właśnie takie, codziennie inne? Mało tego, wystarczy, że spojrzysz w tym momencie, za 15 minut już jest zupełnie inny odcień chmur. Chmury zajdą na słońce. Już mamy zupełnie inny zachód słońca. Cud. Babcia 94 lata. No, babcia 94 lata w kategoriach białej koszuli z mokrymi sutkami. Nijak się ma do kanona piękna. A to piękno, właśnie biała koszula mokra, najwięcej lajków zdobywa, bo jest piękna. No trudno powiedzieć, żeby babcia 94 lata, akurat pani dyrektor wskazuje, dłonie miała piękne. Czy tym bardziej każda zmarszczka była w kategoriach popularnie, banalnie rozumianego piękna? No nie, to nie jest piękne. To jest cudowne. Tylko że słuchajcie, jest coś takiego. To piękno, o którym mówię, ma pewną właściwość. Ta właściwość polega na tym, że ono trwa krótko. I my mamy z tym problem, że my tego nie zauważamy. Fotograf, jeżeli inaczej podchodzi do fotografii niż do banalnego rejestrowania, kserowania niemalże banalnych czynności, ma sprzęt, który mu pozwala na to, żeby to piękno uchwycić, chociaż ono jest bardzo ulotne, w 1/200 sekundy. Słuchajcie, 1/200 sekundy. Sekunda trwa 123. Minęła sekunda. Podzielcie to na 200 części. I ta 1/200 sekundy powoduje, że możesz to zauważyć. Okiem my tego nie zauważymy. A zauważy to puste pudełko. Proste pudełko z dziurką. I tutaj mamy kolejny problem. Problem kolejny polega na tym, że uważamy, że każdy przycisk guzika w tym pudełku, no to ja już jestem fotografem, bo ja mam dobry aparat, a już producenci Canon, Nikon, Sony już się postarali o to, żeby każde naciśnięcie guzika dało dobre zdjęcie. Dobre, tylko co znaczy dobre? W związku z tym, jak ja już mam taki aparat, gdzie tylko przyciskam guzik, szanowni państwo, przycisk guzika nie wymaga wielkiego intelektu. Canon i Nikon i Sony i Fuji zadbali o to, żeby przycisnąć i zdjęcie, żeby było dobre. Ale żeby w tej 1/200 sekundy wychwycić to piękno, niedobre zdjęcie, tylko cudowne zdjęcie, no to niestety trochę intelektu potrzeba. I tutaj się rodzi właśnie ten problem. Co my chcemy fotografią, jak my chcemy traktować fotografię? I ja bym chciała nawet od pani usłyszeć wasze zdanie, jeżeli w ogóle jest o czym rozmawiać. Jak możemy widzieć rolę fotografii? Czym w ogóle fotografia może być, była, czym jest? Nie mówmy o tym, co będzie, bo to już jest zupełnie inny, na inne spotkanie temat. Ale popatrzcie, może być dokumentem. Fotografia może być dokumentem. Możemy dokumentować chwilę, prawda? Może być narzędziem propagandy. O, i to niezłym, meblować mózgi ludziom, prawda?
jesteśmy świadkami na co dzień takich właśnie urządzeń fotograficznych. Ale może być również formą dyskusji, formą rozmowy, formą dialogu z odbiorcą. Jakiś coś chcieć przekazać. Coś, tak jest, który, no właśnie z tego tytułu, że wszyscy szybko naciskamy guzik i już. I otrzymujemy fotki, selfiki. Tylko nie otrzymujemy emocji, nie otrzymujemy treści, nie otrzymujemy tego rezonansu, który obraz, czy to malarza, czy fotografa, powinien emanować do odbiorcy. Ten rezonans pomiędzy odbiorcą, oglądającym, a fotografem w tym wypadku, to jest właśnie ten dialog. I dlatego zapytałam, lubicie oglądać stare zdjęcia? Dlaczego? Bo mają duszę, ta dziewczyna powiedziała. Bo one mają duszę, czyli to coś, niż tylko naciśnięcie guzika. Popatrzcie, macie Państwo, ja też, bo ja jestem blisko, Łódź jest blisko Pabianic, piękną wystawę Zdzisława Beksińskiego. Która z Was widziała? Odnieście to, co mówię, do jego obrazów. Zaczął od fotografii. Te fotografie, które on wykonywał, a mieszkał w Sanoku. Sanok to chyba nawet mniejsza mieścina niż Pabianice. Pabianice to nie mieścina. Już się naraziłam. To miasto powiatowe. Ale ja o Sanoku myślałam, jako mieści. I on sam mówił, co ja mam tam fotografować? Przecież tam nie ma nic do fotografowania. I popatrzcie, jaki piękny dorobek nam zostawił. Każda jego fotografia to są emocje, chociaż spotkałam się z takim poglądem, tak jak pani dyrektor nawiązała do monochromii fotografii. Beksiński to monochromia fotografii. Wobec tego te jego zdjęcia są smutne. Te jego zdjęcia są przygnębiające. A on tę serię właśnie zdjęć, kiedy robił, bo później rzucił zdjęcia, przeszedł na malarstwo, nazwał Radość Życia. Słuchajcie, bo tam on portretował. To jest portrecista głównie, chociaż też elementy reportażu mamy. Dobrego reportażu w takiej mieścinie jak Sanok. Dobry reportaż. Ale proszę zwrócić uwagę na te obrazy, które są w charakterze reporterskim zrobione. Słuchajcie, jego modelką, muzą głównie była jego żona. Który facet nieszczęśliwy, smutny, tak pięknie fotografowałby swoją żonę? Nie to jeszcze. A Wedon też? Nie to jeszcze. Tak. Więc to i on to nazwał, to są właśnie chwile szczęścia, mimo że te zdjęcia są nieostre, monochromatyczne, ale on był szczęśliwy i pokazywał to szczęście właśnie w taki sposób. Mimo że, no właśnie, współczesny odbiorca powie, tam dziewczyna to jest za mgłą, no co tu jest pięknego? Musi być biała koszula, mokra, sutki i pupa odkryta. To jest dopiero portret, prawda? No więc to jest właśnie ten moment, nad którym chciałabym bardzo, żebyście się zastanowiły, żebyście się zatrzymały może na moment, bo patrzcie, dlaczego fotografia może być tym medium, może być. Nie do końca dzisiaj jest, ale może być tym medium nawiązującym do emocji, pokazującym tę głębię, nie tylko w kanonach pospolicie rozumianego piękna. Ma fotografia pewną fantastyczną właściwość. Wiecie jaką? Wycisza. Fotografia zmusza do zatrzymania, do popatrzenia i jeżeli tam jest ta dusza, o której mówi dziewczyna, to znaczy, że jakiś rezonans, jakieś fale płyną do ciebie. Film? Im więcej się leje krwi, im więcej się strzela, tym lepszy. Dynamika. W teatrze mamy masę spektakli właśnie też bardzo dynamicznych. Fotografia nie jest dynamiczna. Fotografia zmusza do wejścia w środek.
I jeżeli to się fotografowi uda, to jest sukces fotografa. Jeżeli się nie uda, no to jest po prostu banał, to jest ksero. I jeżeli pani dyrektor pozwoliłaby podziękować sobie za takie właśnie wywołanie tematu, to właśnie to chciałam uczynić. Dziękuję, bo w pani pytaniu, pani dyrektor, skąd pani czerpie inspirację? Z Einsteina. To, co powiedziałam. Źdźbło trawy możesz potraktować jako coś pięknego, coś cudownego, jeżeli czujesz to, jeżeli chcesz tej trawie nadać walory inne niż ci, którzy kserują. Bo patrzcie państwo, o co tutaj chodzi? Człowiek jako tako pozbierany psychicznie i jako tako widzący, a jak nie do końca o to widzicie, to sobie zakłada takie bryle i już lepiej widzi, prawda? My patrzymy. My wszyscy patrzymy. Oglądamy, patrzymy. Tylko nie widzimy. Pani Mario, my ja nie jeszcze widzimy. Chciałam powiedzieć taką jedną rzecz, przepraszam. Tak. Bo padło pytanie, dlaczego lubimy stare fotografie? Tak. I chciałabym powiedzieć, dlaczego ja lubię stare fotografie i odnieść to do czasów współczesnych. Spotykamy się w towarzystwie, mówię, no jak tam było, co widziałaś, jak twoja wnuczka, poczekaj, poczekaj, zaraz ci pokażę. I przewija osoba w telefonie i to mi przeszkadza. Natomiast stare fotografie są w albumie, stare fotografie są na ścianach. Stare fotografie są w jakichś domach, w jakichś pokojach i one dają tą atmosferę, natomiast to takie wszechobecne fotki, jak pani mówi, przewijane, scrollowane w telefonie, zupełnie inaczej wyglądają w telefonie i mogą nie zainteresować kompletnie. I nie interesują. I nie interesują w większości. Absolutnie. A te fotografie, które wydaje się czasami banalne, tak? Ręka starszej kobiety na kubku, paznokcie niepomalowane. Z radością o poranku. Tak, z radością o poranku. A to jest, no gdybyśmy to zdjęcie zobaczyli w telefonie, byśmy przeszli obok niego zupełnie jako jakiś no tam śmieć. Nieoczywiste. Nieoczywiste. I za to właśnie pani bardzo chciałam serdecznie podziękować. Podobnie ma się sprawa, bo chciałam powiedzieć, że pani Maria również fotografuje te emocje w różnych odsłonach i będziemy mieli możliwość już we wrześniu oglądać jej fotografie sportowców młodych, ponieważ odbywa się w Pawieńcach memoriał tenisistów młodych pani Asi Kowalczewskiej, już niestety nieżyjącej. I pani Maria przychodzi na te mecze nie po to, żeby oglądać, kto wygrał, kto przegrał. Nawet nie znam się na tenisie. Tylko po to, żeby zatrzymać w obiektywie te chwile i te emocje, jakie towarzyszą tej grze, temu kontaktowi z publiką, która przychodzi oglądać ten mecz. I to jest właśnie to takie bezcenne, które to jest to, o co nam chodziło. Kobieta matka, kobieta fotograf, kobieta żona, kobieta artystka, kobieta nauczyciel akademicki i właśnie takie spojrzenie na świat. I dlatego bardzo pani serdecznie dziękuję za to, że pani w ogóle się zgodziła. Ja nie powiem, pierwsze nasze spotkanie w kawiarni było w zasadzie jak uderzenie pioruna, coś od razu zaiskrzyło. I za to pani bardzo dziękuję i cieszymy się, że właśnie tak zaiskrzyło. Jest pani, Aduś, przyznasz, jedną z naszych niecodziennych. Mianujemy panią jako niecodzienną. Mianujemy? Tak. Jako niecodzienną kobietę. Dnia codziennego. Ale słuchajcie, z tym się wiąże wielkie ryzyko. Tak, podejmujemy, bierzemy. Z tym się wiąże wielkie ryzyko i to jest również ryzyko fotografa, bo to, że ja pokazuję, że ja dzisiaj zachęcam nawet do wypowiedzi na temat tego, co widzimy i co czujemy patrząc na te zdjęcia, co czujecie, no to dla kogoś to może być badało. Ale nie dla niecodziennych. Proszę mi wierzyć. To jest to ryzyko fotografa, że coś, co dla mnie jest wielką sztuką, czy wielkim impulsem, który chcę przekazać, nie zawsze jest tak odbierane. Proszę mi wierzyć, czy to tak jest w życiu. Możemy zdradzić,
że jesteśmy już po pierwszych rozmowach, bo wiadomo, że będzie Jestem Kobietą część szósta. I jesteśmy już po wstępnych rozmowach, bo mamy też bardzo ciekawy pomysł, aby właśnie panią Marię zaprosić do sfotografowania niecodziennych, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo. Są tutaj kalendarze, które... I uwaga, wyciągnie z nas duszę. Tak, zobaczycie państwo kalendarze, gdzie jest fotografia portretowa pani Marii Kamińskiej, pani Marii Tymińskiej, przepraszam. Chciałabym zaprosić do obejrzenia. Nie trzeba być młodym, nie trzeba mieć 18 lat, nie trzeba być zgrabnym, nie trzeba nie mieć nadwagi, żeby fotografia była artystyczna i piękna. I myślę, że to pani Maria potrafi właśnie pokazać. Byłaby prawie już na 5. edycji robiłaby zdjęcia, ale niestety za późno się spotkałyśmy i miała już tego dnia coś bardzo, bardzo tak, w fundacji miała zajęcia. I nie mogła być, ale teraz pani Mario szósty raz już pani nie daruje. No jestem zaskoczona taką propozycją. Pani Mario, to dla pani z serdecznymi podziękowaniami. To jest poezja. Bardzo, to jest ten cud. Dziękuję. To jest właśnie. I tu jest ta róża, o której pani mówiła. Tak jest, i to jest ten cud, słuchajcie. To nie jest wiązanka kwiatów. To jest po prostu cud natury. Bardzo wam dziękuję. Brawa. Zachęcam do obejrzenia właśnie choćby fragmentów, bo to jest kalendarz zrobiony z wybranych portretów właśnie tych dzieciaków do 14 roku życia. Ten tenis dziecięcy jest tutaj uprawiany i u państwa na kortach Grota Roweckiego chyba, tak? Dobrze pamiętam? Tam odbywają się te memoriały. No i to jest kalendarz, co prawda na rok bieżący, ale z sesji ubiegłorocznej. No i w tym roku, w sierpniu, ma być kolejna edycja. Też dostałam zaproszenie, żeby uczestniczyć w tym portretowaniu. I przypuszczam, że będzie okazja zobaczyć te portrety w oryginale we wrześniu. Chyba we wrześniu, tak? Planowany jest jakiś tam jubileuszowy, wielki również program i cały zaszczyt spada na mnie, że też dostałam zaproszenie, żeby w tym uczestniczyć, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz. Brawa, kobietki. Dziękujemy. Łodzianka Maria Tymińska od lat pasjonuje się fotografią portretową, pejzażową oraz tworzeniem poetyckich miniatur i traktuje ją jako sztukę budzenia emocji, refleksji i zachwytu ulotną chwilą zjawisk otaczającego nas świata, chwilą, która często pozostaje niezauważona. Reprezentuje klasyczny czarno-biały nurt fotografii. Indywidualna wrażliwość autorki pozwala kreować klimat nostalgii i melancholii, wprowadzając pierwiastek poetycki w fotografię, nadając im sens i głębie, ale także pozostawia miejsce na myślenie o przyłapanych chwilach. No, pani ma takie bardzo ładne aparaty. Jak stary fotograf. Jak stary fotograf. Kurtka, tak, ale czy to nie jest trochę tak, że technologia trochę nam przeszkadza? Bo te aparaty, jak mamy tutaj pokazane, to jest FED i Smiena. Można było załadować tylko 36 klatek. Czyli nasza uwaga skupiała się troszeczkę inaczej na rzeczywistości, która nas otacza. Zmuszała do większej uwagi właśnie. Ogromną ilość zdjęć. I to trochę wynika też z technologii i tego, że internet jest taki, a nie inny. Szanujmy, bo ma też i dobre strony, ale miejmy świadomość, które są dla nas dobre, a które niekoniecznie odpowiadają naszym kryteriom. No i proszę opowiedzieć może o tej uwadze, jak pani się robiło zdjęcia właśnie takim sprzętem. Szanowni państwo, może zanim sprzętem, trzeba sobie powiedzieć jasno i szczerze. Idziemy trochę na łatwiznę. Jest wygodniej fotografować dzisiaj aparatem cyfrowym czy tak zwanym bezlusterkowcem w porównaniu do tego jest wygodniej. Ale to nie oznacza, że nawyki z techniki fotografowania takim sprzętem idą do kosza. Nie. Kto fotografował tym sprzętem, to ten nawyk pozostaje. Zmienia się tylko sposób fotografowania, sposób obróbki, sposób wywoływania. Ciemnia inaczej wygląda dzisiaj, inaczej wyglądała przy kliszy,
którą też mam. Tak, oczywiście, jest dużo. To dowód, że to są moje pisze. Więc to tak wygląda. Natomiast na co bym chciała zwrócić Państwa, może nie tyle uwagę, ile prosić o Wasze zdanie i Wasze spojrzenie. Te fotografie, które tutaj akurat są związane z Dniem Matki, ze Świętem Matki, poświęcone są Matce. Dziękuję podwójnie Pani Dyrektor za przepiękne wykorzystanie tekstów. Nie wiem, czy dokończę to zdanie, Pani Dyrektor, ale to jest przepiękne. Zaskoczyła mnie Pani, nie umiem powiedzieć w jakiej skali, drukując te teksty. One się znajdują w moim albumie, fotoalbumie, wydanym właśnie z tymi zdjęciami. Poświęcone są mojej mamie, bo to są dłonie mojej mamy, która miała 90 lat. I jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, jak Pani to wykorzystała, Pani Dyrektor. Ale sens tych fotografii, gdyby ktoś chciał na to spojrzeć tak po prostu wchodząc do tej sali, no co tutaj jest? No jest kobieta, w domyśle matka, z dzieckiem. No temat banalny. Matka i dziecko. Czyli portret. Słuchajcie, to nie jest zwyczajny portret. Tym ujęciom, tym kadrom towarzyszy coś innego. Towarzyszą niecodzienne, towarzyszą specyficzne emocje, które rodzą się między matką a dzieckiem. I to wtedy, kiedy dziecko jest w drodze, pierwsza fotografia, te emocje są inne. Kiedy dziecko ma 50 cm, czy tak jak 150, czy nawet 250 cm wzrostu, to te emocje też są chociaż inne. I nieważne, czy matka ma 24 lata, czy 44, czy 94. I to chciałam pokazać w tych fotografiach. Nie kobietę i dziecko, tylko właśnie ten moment. I chciała, czy to się udało? Pewnie nie we wszystkich momentach się udało, ale ocenę zostawiam paniom. Niestety nie wszystkie dzieci, i tutaj jest to też pokazane, chociaż symbolicznie, mają to szczęście, że są bezwarunkowo kochane. I to też był jeden z motywów, pani dyrektor pytała mnie o motywy, to był też jeden z motywów właśnie zabrania głosu, o czym ta dziewczyna mówiła. To jest to zabranie głosu w sprawie. Dziecka się nie wyrzuca za okno, tylko się kocha, skoro się jest matką. I to niezależnie od tego, czy dziecko jest piękne, zdrowe, czy dziecko jest z porażeniem mózgowym. To jest dziecko. Odpowiedzialność za dziecko, niezależnie od tego, w jakim stanie ono jest. To chciałam pokazać w tych obrazach. Czy to się udało? Ocenicie Panie same. Szczególną uwagę chciałabym prosić. Zwróćcie na kilka wyjątkowo nieoczywistych zdjęć. Wyjątkowo nieoczywistych. Mam na myśli na tej ścianie i również kontekst wynikający z powieszenia, z kolejności ich powieszonych na tej ścianie. I również kontekst tej ściany, szczególnie z ostatnią fotografią. Proszę też na to zwrócić uwagę i jestem ciekawa Waszego odbioru. Bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń. Będę wdzięczna za wszelkie pytania, czy uwagi, czy sugestie. Maria Tymińska jest autorką i współautorką ponad 70 wystaw fotograficznych. Jej prace były wystawiane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Została uhonorowana prestiżowymi dyplomami za twórczość artystyczną oraz brązową i srebrną odznaką Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, do którego należy. Wystawę zdjęć Marii Tymińskiej w Galerii MOKU można oglądać do końca czerwca. W drugiej części programu zapowiedzi najbliższych wydarzeń kulturalnych. Zaczynamy od festynu z okazji Dnia Dziecka. W sobotę 1 czerwca w Lewitynie o godzinie 14 startuje festyn, którego motywem przewodnim będzie Dolina z Krzatów.
Uczestnicy imprezy poznają skrzata Fabianka, który od zawsze mieszka w Pabienicach, chociaż kiedyś to miejsce zupełnie inaczej się nazywało i inaczej wyglądało. Ponadto oprócz spotkania ze skrzatologiem będą m.in. występy młodych artystów oraz obowiązkowo bitwa wodna, Holi Festiwal Święto Kolorów, piana party, pokaz szkolenia psów oraz konkursy i atrakcje dla dzieci. Ponadto organizacje pozarządowe zorganizują w Lewitynie miasteczko aktywności, w którym będzie można zapoznać się z aktualną ofertą i dorobkiem organizacji działających na rzecz miasta oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie na ten dzień. Między innymi przemierzyć symulator starości, obejrzeć z bliska motocykle, pomalować odlewy gipsowe, zapleść kolorowe warkoczyki, zagrać w tenisa ziemnego, wziąć udział w grach, zabawach i konkursach oraz posilić się w strefie gastronomicznej. Impreza dla dzieci, małych i dużych, potrwa do godziny 19. Trwa czwarta edycja Bloom Festiwalu. W czerwcu w Afloparku odbędą się kolejne trzy koncerty. Czerwiec w Afloparku będzie stał pod znakiem jazzu. Na czerwiec zaprosiliśmy największe gwiazdy polskiego jazzu, byśmy tutaj w naszym Afloparku poczuli ten niesamowity klimat. Dlatego już 9 czerwca zagra dla nas Marek Napiórkowski Sextet. Następnie 23 czerwca zagra Grzech Piotrowski razem z Urszulą Dudziak. I wreszcie na koniec 30 czerwca Andrzej Sikorowski, lider zespołu Pod Budą, zamknie czerwiec i będziemy mogli już oczekiwać na kolejne wydarzenia, tym razem w lipcu. Koncerty rozpoczną się o godzinie 18. Bilety dostępne są online na biletyna.pl oraz stacjonarnie w Ogrodowej Kawiarni. W środę 12 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do udziału w spotkaniu dyskusyjnego klubu książki, podczas którego omawiana będzie książka Układ Piotra Kościelnego. To najnowsza propozycja autora poczytnych thrillerów kryminalnych. Piotr Kościelny znów porwie czytelnika w wir zagadki kryminalnej nakreślonej na tle świata polityki, biznesu i przestępczości zorganizowanej. Spotkanie rozpocznie się w czytelni o godzinie 17. Czerwiec Miejski Ośrodek Kultury rozpocznie drugim w trwającym roku kulturalnym wydarzeniem z serii Koncerty Rodzinne. Tym razem publiczność przeniesie się w klimaty muzyki filmowej, bajkowej, a na scenie będzie mogła zobaczyć uczestników sekcji wokalnej prowadzonej przez Aleksandrę Skonieczną i Kubę Anusiewicza, sekcji tańca klasycznego i współczesnego instruktorki Adriany Jabłońskiej oraz sekcji Jump Style Filipa Cybulskiego, łącznie ponad 80 osób. Koncert pod tytułem Zasłuchani w filmie odbędzie się 7 czerwca o godzinie 18. Wstęp dla rodziców, opiekunów tylko za okazaniem zaproszenia lub biletu w cenie 10 zł, które są do odebrania lub zakupienia w sekretariacie ośrodka od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-18. Tego samego dnia, 7 czerwca o godzinie 17 w holu MOKU odbędzie się wernisaż prac artystycznych dzieci i młodzieży z pracowni grafiki i rysunku Anny Grygowskiej, zatytułowany Pomóż mi, a zrobię to sam. Wspomniana pracownia powstała z myślą o kształceniu artystycznym dzieci i młodzieży. Od kilku lat organizuje dla nich letnie i zimowe plenery, warsztaty, półkolonie, wystawy i spotkania ze sztuką. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodykę nauczania Marii Montessori. Są jeszcze bilety na najnowsze dziecko i autorski show Tomasza Karolaka 50 i co, który jest podsumowaniem jego dotychczasowej drogi jako aktora, ale również muzyka i wokalisty. Bogate życie artystyczne skłoniło artystę do podzielenia się ze światem jego przeżyciami. Cięty, a zarazem inteligentny i pozbawiony skrupułów rockowy język Tomka wprowadzi widzów w świat show biznesu, jakiego nie znają. Stand-up przedzielony piosenkami śpiewanymi na żywo przez Tomasza, które towarzyszą mu do tej pory w jego drodze artystycznej. Bilety do nabycia na biletyna.pl. Z kolei dosłownie ostatnie sztuki biletów są na czarną komedię Mój mąż w trumnie to brzmi dumnie grupy teatralnej dla niepoznaki działającej w MOKU. Będzie to druga odsłona tego spektaklu, którego premiera 11 maja cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród publiczności. To sztuka na podstawie scenariusza Izabeli Degórskiej w reżyserii Katarzyny Tkacz. Ironicznie przedstawia świat mediów dążących po trupach do sprzedania każdej sensacji. To także zderzenie oczekiwań mieszkańców małego miasteczka
z brutalnością dziennikarzy, dowolnie interpretujących ich wypowiedzi. Czarny humor, błyskotliwe dialogi, zaskakujące sytuacje i świetnie nakreślone postaci. A to wszystko dzieje się w klimacie PRL-u, co jeszcze bardziej nadaje wyjątkowości tej sztuce. Spektakl będzie można obejrzeć 16 czerwca o godzinie 18. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Jak co tydzień czas na ofertę Kinatomii. W sobotę 1 czerwca premiera filmu Puchatek – Krew i Miód 2. 5 miesięcy po masakrze w stumilowym lesie Krzyś próbuje wrócić do normalnego życia. Policja szuka domniemanych bestii w miejscu masowego mordu, ale większość okolicznych mieszkańców uważa Krzysia za prawdziwego sprawcę. Tymczasem chłopak podczas terapii wraca do dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa, gdy podczas jego 5 urodzin uprowadzona zostaje grupa dzieci wraz z jego bratem bliźniakiem. Ukryty w głębi stumilowego lasu Puchatek wciąż pała żądzą zemsty. Wraz z nowymi, przerażającymi kompanami chce zgładzić nie tylko Krzysia, ale wszystkich pozostałych przy życiu uczestników urodzinowego przyjęcia sprzed lat. Dla niego krew jest słodka jak miód. W ramach Akademii Filmowej w piątek 31 maja o godzinie 12 i we wtorek 4 czerwca o godzinie 18 będzie można obejrzeć dramat Monster. Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi. Koreda zaskakuje, podsuwa różne tropy, opowiadając nam historię z trzech perspektyw – matki, nauczyciela i samego Minato. Reżyser opowiada o skomplikowanych emocjach, jakże różnych u każdego z bohaterów, w sposób czysty i subtelny. Dużym atutem filmu jest ścieżka dźwiękowa, jedna z ostatnich kompozycji niezrównanego Ruichiego Sakamoto. W repertuarze obowiązkowo są też propozycje filmowe dla dzieci z okazji ich święta. Pierwsza to film Garfield. Garfield jest najbardziej znanym kotem na świecie. Jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków. Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem, niechlujnym ulicznym kotem Weissem, Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są porzucić swoje doskonałe leniwe życie i dołączyć do Weissa w zabawnym napadzie. Druga propozycja dla dzieci to Jurek Maskonurek – Misja Pufinów. To przygody Pufina, czyli malutkiego ptaszka Jurka Maskonurka i jego czwórki przyjaciół, których misją jest ocalenie swojej ukochanej wioski przed nikczemnymi wynalazkami inżyniera Morsa Ottona. I trzecia animacja dla dzieci, film Basia – Jestem w sam raz. Basia ma charakterek i mówi, co myśli i co czuje. Misiek Zdzisiek też, bo lubi robić to, co Basia. Rezolutna 5-latka i przyjaciele powracają w nowej odsłonie adaptacji uwielbianych książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. Bystra Basia jest pełna uroku, energii i pasiastego humoru, dzięki czemu jej życie nigdy nie jest nudne. Uwielbia żelki i zwierzęta, bardzo chciałaby mieć psa. Kocha swoich przyjaciół, braci oraz pluszowego Miśka Zdziśka, z którym nie rozstaje się ani na krok. Każdy dzień jest dla niej przygodą, podczas której uczy się czegoś nowego. Zakupy w centrum handlowym, dzień na placu zabaw i urodziny w muzeum – będzie superowo. Serial Basia to różnorodne emocje i dużo humoru. Przygody ukochanej 5-latki pomagają najmłodszym zrozumieć świat, zachęcają do odwagi w byciu sobą i pokazują, że wszyscy jesteśmy w sam raz. Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów Basia i Plac Zabaw, Basia i Urodziny w Muzeum, Basia i Alergia oraz Basia i Moda. Natomiast w ostatnią majową noc, 31 maja o godzinie 22, Kinotomi zaprasza na maraton horrorów Krew i Miód 2, w ramach którego wyświetlone zostaną 4 filmy. Pierwszy to The Strangers Chapter 1. Młoda para przemierza kraj, poszukując nowego początku. Zmuszeni okolicznościami zatrzymują się w odosobnionym Air Bed and Breakfast w Oregonie, gdzie będą walczyć o przetrwanie z 3 zamaskowanymi nieznajomymi. Drugi film to Niepokalana. Młoda i pełna wiary zakonnica Cecilia trafia do włoskiego klasztoru, gdy odkrywa, że jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie, w klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Trzeci horror to wspomniana premiera filmu Puchatek – Krew i Miód 2.
I czwarty film, który zakończy maraton, to horror Urojenie. Porzucony przed laty pluszowy miś zostaje przywrócony do życia przez małą Alice. Pragnie zemsty na jej matce, swojej dawnej właścicielce i nie zamierza poddać się łatwo. 7 czerwca o godzinie 19 kolejny pokaz w ramach Tomi dla kobiet. Panie, które przyjdą do kina, obejrzą film Jutro będzie nasze. To opowieść o kobiecej sile, solidarności i siostrzeństwie dla wszystkich matek, sióstr i córek. Próbując uciec przed patriarchatem powojennego włoskiego społeczeństwa, Delia planuje zbuntować się przeciwko brutalnemu mężowi. Każda z pań, która przyjdzie do kina, otrzyma upominki, dodatkowo rozlosowanych zostanie 10 nagród głównych. Na koniec o książkach, które warto przeczytać. Mam tutaj reportaż Marcina Kąckiego „Chłopcy idą po Polskę”. I te osoby, które znają nazwisko autora i mogą wiedzieć, o czym jest ta książka, mogą się spodziewać kontrowersji. Ale nie są to kontrowersje związane właśnie z tymi chłopcami, o których jest reportaż, czyli osobami, które są w tych kręgach prawicowych, konserwatywno-liberalnych. Czyli przede wszystkim o Januszu Korwin-Mikke i o tych ludziach, którzy są wokół niego. Ale te kontrowersje są związane z samym autorem, bo Marcin Kącki to jest taki reportażysta, pisarz związany przede wszystkim z Gazetą Wyborczą. No i on ma raczej takie swoje własne poglądy, bardziej idące w lewo, tak, taką lewicową liberalność, ale tutaj okazuje się, że na samym początku stycznia wybuchła wielka afera z nią związana, bo mówiąc tak bardzo delikatnie, miał problemy w kontaktach z kobietami, więc może to niektóre osoby zniechęcać do sięgnięcia po tą książkę, a niektóre osoby z ciekawości jednak po nią sięgną. Ja tutaj jestem raczej za tym, żeby oddzielić trochę autora od tej książki, bo sam reportaż jest bardzo ciekawy. Jest to reportaż, tak jak mówiłam, właśnie o tych środowiskach takich bardziej narodowo-konserwatywno-liberalnych. Przede wszystkim właśnie o Korwinie. Tutaj jest bardzo dobrze opisana jego postać, w ten sposób, w jaki no, takie osoby, które nigdy się z nim nie spotkały twarzą w twarz, nie będą mogły inaczej rozpoznać, widzieć. Styl pisania tej książki jest bardzo taki ironiczny, uszczypliwy, ale autor stara się jednak na pewien obiektywizm. Więc nie mamy tutaj jakiejś takiej ideologii, którą nam narzuca. Myślę, że ta książka spodoba się i osobom z lewa, z prawa, ze wszystkich stron politycznych. Jest po prostu ciekawie napisana. Ciekawa postać Korwina, która no, jest w centrum tej książki. Są tam zarysowane też inne postacie, ale już tak bardziej szczątkowo. Jednak tutaj się skupiamy na tej jednej postaci. Są tam opisane różne afery, aferki mniejsze, większe, różne anegdoty. Nie jest to kompendium wiedzy o prawicy, no tej, o której mówiłam, czyli tej liberalno-konserwatywnej. Ale myślę, że dla osób, które umiarkowanie się interesują polityką i chcą lektury, którą się czyta lekko i szybko, przez to właśnie poczucie humoru, myślę, że to będzie lektura idealna. Także warto. Jeżeli Państwo nie chcą na przykład wspierać tego autora, bo mają co do tego jakieś zastrzeżenia, no to oczywiście zawsze jest biblioteka, tutaj nie trzeba wydawać żadnych pieniędzy, można wypożyczyć i się zapoznać. Akcja Psiaki, Gabi ma plan, jest to książka o trzech przyjaciółkach, które mają bzika na punkcie psów. Jednak jedynym problemem jest to, że nie mogą one mieć własnego pupila. Dziewczynki postanawiają założyć pewną akcję,
która polega na wyprowadzaniu psów sąsiadów. Dziewczynki nie zdają sobie jednak sprawy, że opieka nad takimi psami to nie tylko zabawa, ale również wielka odpowiedzialność. Myślę, że dzieci poznają, jak należy się psem opiekować oraz jak wielka odpowiedzialność spoczywa na opiekunie pupila. Polecam serdecznie na letnie wieczory. Polecam.